Dzień dobry wszystkim. Jesteśmy tutaj z tatusiem w Berlinie, a tak naprawdę główną atrakcją to jest ta oto pani, która zaraz będzie startowała na zawodach karate. I jeszcze moi chłopacy Bartek i Jarek będą startowali, więc razem przyjechaliśmy tutaj do Berlina na Banzai Cup, gdzie ostatnim razem startowało na tych samych zawodach 6 lat temu, a teraz mam okazję przyjechać z własnymi zawodnikami i mega, mega się jaram tym wszystkim. Zobaczymy, jak dzisiaj im pójdzie. Skoncentrujcie się na kumite. Kata było, teraz kumite. Szybko, dynamicznie, tak jak robiliście ostatnio w piątek na treningu. Będzie dobrze. Nie ma świeczki. Nie ma świeczki. Możesz za to zjeść na przykład palmę. Ale możesz za to zjeść palmę. Come on! Tak, no. Jest ok? Fajnie, to co? No to fajnie, rzeczy swoje tutaj. Kończymy zawody urodzinami Wiktorii. Nasz Wiking dzielnie walczył w kata, ale niestety nie udało się przejść do kolejnej rundy. Chłopakom w kumite szło bardzo dobrze, ale niestety
przed wejściem do czwórki finałowej, gdzie moglibyśmy walczyć o kolejne medale, miejsca na podium. Nie udało się nam się dostać. Podsumowując, na 43 zawodników w Kumite młodzi naprawdę zaszli daleko i będziemy pracować jeszcze więcej, jeszcze mocniej, aby tu przyjechać za rok i powalczyć o złoty medal. Kiedyś ja zdobywałem na tych zawodach medale i sprawimy, żeby moi uczniowie zdobywali tutaj medale, a na to potrzeba jeszcze troszkę czasu. Więc żegnamy się dzisiaj z wami, kończymy zawody przypysznym tortem. Fiona. Dlatego studiujesz walkę z cieniem. Walkę z cieniem. Dlatego zgłębiasz jiu-jitsu, by być nieuchwytnym celem. Władać każdym ze zmysłu. Każdy krok, każdy level cię przybliża do twych snów. Choć w parze z tym idzie szaleństwo i boisz się swoich kolejnych pomysłów. Wiara, cierpliwość, pokora. Dzisiaj to wszystko jest ze mną. Nikt inny mnie nie pokona. Dzisiaj to wszystko jest ze mną. Zaraz zaczyna się wojna. Do góry łapie i kto jest tu ze mną. Dla mnie to droga życiowa. Dla innych to zwykły pierd. Ja widzę w tym więcej, to szacunek i dyscyplina. Maczyna, moja duma i serce, które już mi się nie pozwolą zatrzymać. Dusza wojownika, bo drzemie we mnie ta siła niemożliwa. Kibice są jak rodzina, więc czas tu zaczynać. Jedziesz, Kacper. Dlatego studiujesz walkę z cieniem. Walkę z cieniem. Dlatego zgłębiasz jiu-jitsu, by być nieuchwytnym celem. Władać każdym ze zmysłu. Każdy krok, każdy level cię przybliża do twych snów. Choć w parze z tym idzie szaleństwo i boisz się swoich kolejnych pomysłów.